Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka oficjalnie rozpoczęte. W czwartek na scenie widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury o dobry humor mieszkańców i turystów zadbało 6 kabaretów. Rywalizują one w konkursie o Grand Prix festiwalu. Są to grupy A Jak, Czołówka Piekła, Mieszko Minkiewicz, Ścibor Szpak, Zalotka i Łukasz Szymanek. W rozmowie z reporterką Radia 5 kabaret Czołówka Piekła zdradził, jak powstają ich skecze. My doszliśmy do tego, że trzeba znaleźć złoty środek między swoimi upodobaniami i upodobaniami publiki. I nie można iść zaparte w to, że to, co nas śmieszy, musi śmieszyć wszystkich i też nie podkładać się totalnie pod publikę, więc znaleźć ten wspólny mianownik pewnie między nami i publiką i wtedy i my się dobrze bawimy i publika też widzi, że to jest szczere z naszej strony, więc chyba w ten sposób działamy. Piszemy w trójkę, wymyślamy w trójkę, a też nie każdy z nas zawsze bawią te same żarty, dlatego idziemy na różne kompromisy i może dlatego też czasami trafiamy do szerszej publiczności niż gdyby był tylko jeden pisarz. Dodatkową atrakcją podczas 22. Mazurskiego Lata Kabaretowego jest wystawa Szczepana Sadurskiego zatytułowana Sadurski na dobry humor. Można ją oglądać w Galerii Ślad. Staramy się robić wszystko, aby w Ełku było jak najwięcej roześmianych twarzy, mówi Aneta Werla, dyrektor Ełckiego Centrum Kultury. Zapewniamy 4 dni śmiechu w plenerze nad jeziorem, w amfiteatrze, w Ełckim Centrum Kultury. Przegląd młodych kabaretów, które dopiero raczkują na scenie kabaretowej w Polsce. Do konkursu zgłosiło się prawie 30 młodych kabaretów, z czego wybraliśmy 12. Będą podczas mulatki walczyć o nagrodę Grand Prix oraz o nagrodę publiczności. Oceniać ich będzie jury, w skład którego w tym roku wchodzą Grzegorz Halama, Iza Kała i Rafał Kmita. Głównym punktem czwartkowego wieczoru były występy kabaretu Łowcy.b oraz Piotra Bałtroczyka. Panie Wanda Gawrysiak i Helena Michałowska przyznały, że uwielbiają kabarety i dlatego pojawiły się w Ełckim Centrum Kultury. Podoba mi się, lubię kabarety i po prostu spędzam mile czas. Kabarety są super, ja też bardzo lubię kabarety, szczególnie jak w telewizji są, to dużo oglądam też tych kabaretów, które są Zielonej Góry i Mrągowa. I dlatego dzisiaj z koleżanką zdecydowałam się przyjść na kabaret, zobaczyć, jak dzisiaj będę się bawiła na tym kabarecie. Telewizja na żywo to są zupełnie dwie różne rzeczy, także naprawdę jestem bardzo zadowolona, że jestem dzisiaj na żywo, będę oglądała. W piątek Ełczan i turystów przebywających w mieście rozśmieszać będą Waldemar Malicki, Grzegorz Halama i Mariusz Kałamaga. W sobotę zobaczymy dwa kabarety, Hrabi i Pod Wyrwi Groszem. Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka potrwa do niedzieli. Szczegółowy program imprezy znajdziecie na radio5.com.pl w zakładce kalendarium.